bloku, szafie mieszka dużo ludzi, ale to właśnie świetnie, dlatego że dużo ludzi tworzy mnóstwo możliwości, każdy coś potrafi. Pierwotnie miało to wymiar niewinnego hakowania przestrzeni publicznej. Misja przebiega szybko i pomyślnie. Jestem niewidzialny dla nikogo. Gdyby policja mnie zapytała, co tu robię, trudno by mi było wytłumaczyć. Dzień dobry. Pojawię się za parę tygodni z 8-metrowym jeżem. Bo ta praca to zabawa, tak nie używa City. W latach 90. w Trójmieście był rozpierdol. Po prostu. Do szkoły to chodziłem spać albo rysować. Edukacją jakoś tam się za bardzo nie mogę pochwalić. Moim zdaniem graffiti robią dzieci. No bez skrupułów jechaliśmy po wszystkich elewacjach po prostu robić na nich rzeź. Street art robią nastolatkowie, a dojrzali artyści realizują dzieła w przestrzeni publicznej. Fenomenem Zaspy jest to, że jest to jedna z największych galerii na świecie w blokowisku. Z 60 pracami malowanymi przez 20 lat. Według tej koncepcji mieszkańcy osiedli nie są pasywnymi użytkownikami, ale są współtwórcami. Po tym, jaka jest sztuka w mieście, możemy dobrze odczytać, jacy my jesteśmy i na jakim stopniu komunikacji wewnątrz naszej wspólnoty się znajdujemy.